No, mam nadzieję, że tak będzie, że trener da mi szansę. Znalazłem się w kadrze. Dzisiaj mamy wyjazd, jutro wiadomo, mecz Pucharu Polski. Mam nadzieję, że otrzymam szansę zagrać jutro i pokażę się z jak najlepszej strony. Jakiś stres jest związany z tym, że to będzie debiut w koronie, czy No nie? tak, wiadomo. Niby grałem tutaj w sparingu, ale jednak sparing to sparing, a mecz o coś to jest całkiem co innego. I tak jak mówię, chciałbym się dobrze pokazać, żeby otrzymywać szansę potem w lidze. Ta lewa strona defensywy to taka twoja nominalna pozycja, czy troszkę bardziej do przodu też możesz grać? No, ja wiadomo, ja jestem zawodnikiem ofensywnym. Część swojej kariery, przygody z piłką spędziłem na boku strony, ale w Śląsku już zacząłem tak nominalnie być przestawiany na lewą obronę, także jak najbardziej lewa obrona to moja pozycja. No bo konfrontacja korony z drugoligowcem, to wy jesteście faworytem, więc tutaj awans jest chyba absolutną koniecznością. No tak, myślę, że jedziemy po 3 punkty i po awans i nic innego nas nie interesuje i chcielibyśmy zakończyć mecz, wiadomo, w 90 minutach A czemu się nie udało w Śląsku? A to tak, po prostu zdecydowałem, że korona będzie lepszym kierunkiem i mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję i chcę tutaj się rozwijać i czekam na swoją szansę. No mam nadzieję, że tak. Jeszcze skład nie wiemy. Nie wiem w ogóle, czy są limity w pucharze. Są, no ale mam nadzieję, że raczej mnie wpuści w pierwszym składzie, bo jednak, żeby chłopaki co grali mecz w sobotę odpoczęli sobie. No cóż, nastawiamy się jak na mecz ligowy oczywiście i myślę, że to będzie wyglądać dobrze Ty głód tego grania pewnie odczuwasz. jutro. No nawet bardzo, bo samo to zdanie, że tutaj ostatni mecz grałem 2 lata temu w Kielcach, to jest dosyć długo. Problem kontuzja, problem z tą polityką, no ale cóż, no mówiąc o mojej formie, no to ciężko powiedzieć, bo to nie ma gdzie pokazać. To może trener potwierdzić, czy nie wiem, koledze, że na treningach, ale to trzeba jednak udowodnić w meczach. No właśnie, ale trener mocno się komplementuje za tą pracę na treningach. Mówi, że gdyby nie ten limit obcokrajowców, to Wania by grał, więc chyba jest dobrze. No, oczywiście, że dziękuję za te słowa, ale mi nie pozostaje nic innego niż nic trenować na treningach, bo co, że nie gram, no to trzeba już zostawić piłkę i przestać trenować. No to nie, trzeba trenować dalej i czekać na ten paszport. Koncentracja i chyba takie odpowiednie potraktowanie rywala to będzie ważna rzecz, no bo to niby drugoligowiec, ale w pucharze się niespodzianki często zdarzają No no i też, tak. żeby tej gdzieś tam w topy nie zaliczyć, tak, nie odpaść. Już z tym mieliśmy parę razy problem, jak na Arce i potem, no potem takie nieczęście, można powiedzieć. No, postaramy się, żebyśmy przeszli tą pierwszą rundę i dojechać jak najdalej w tym. Bo z drugiej strony mówią, że puchar najłatwiejsza droga do europejskich pucharów, no coś w tym jest. No, to jest prawda, no bo liga tak naprawdę jest 36-7 kolejek, a tutaj 4-5 meczów może zagrać w Europie. To jest dosyć szybka droga. A masz już jakieś nowe informacje w sprawie tego, że złożyłeś dokumenty o nadanie polskiego obywatelstwa? Nie, muszę powiedzieć, że nie wiem nic, nie dzwonią do mnie. No to nie jest taka sprawa, że dzisiaj złożysz, jutro masz. To trzeba poczekać, ale cały czas mam nadzieję, że będzie szybko.